10 zbrodniarzy wojennych z Jugosławii. Na kanale Światowa Historia realizuje właśnie 5-odcinkową serię o rozpadzie Jugosławii. Z tego względu przedstawiam Wam 10 zbrodniarzy wojennych z okresu wojen w Jugosławii. Zapraszam. Miroslav Deronjić. Serbski polityk, członek Serbskiej Partii Demokratycznej, aresztowany w 2002 roku przez żołnierzy sił stabilizacyjnych NATO. Został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi dla byłej Jugosławii urzędującemu w Hadze. Deronjicia oskarżono m.in. o wydanie siłom serbskim rozkazu zniszczenia wsi Glogojac w maju 1992 roku, w wyniku czego zginęło wówczas 65 tamtejszych muzułmanów. Z części zarzutów haski Trybunał zrezygnował w zamian za złożenie przez Deronjicia zeznań w procesie Slobodana Miloševića dotyczących czystek etnicznych przeprowadzonych przez Serbów bośniackich na muzułmanach. W 2004 roku został skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości na 10 lat pozbawienia wolności, a wyrok odbywał w szwedzkim więzieniu. Ostatnie dni życia spędził w szpitalu. Przyczyną śmierci był prawdopodobnie nowotwór. Ljube Boškoski. Macedoński polityk, minister spraw wewnętrznych Macedonii w latach 2001-2002, zwany też bratem Ljube. W maju 2004 roku komisja parlamentarna uchyliła immunitet poselski Ljube Boškoskiemu. W sierpniu 2004 roku Boškoski został aresztowany w Puli w Chorwacji i oskarżony o zaangażowanie w morderstwo 6 uzbrojonych Pakistańczyków w miejscowości Rasztanski, Lozja. 2 maja 2002 roku zostali oni zastrzeleni przez macedońskie jednostki specjalne jako podejrzani o terroryzm. W grudniu 2004 roku Ljube Boškoski został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii o złamanie prawa w czasie wojny domowej w Macedonii w 2001 roku. Trybunał oskarżył go o przyczynienie się do zabójstwa 10 cywilów w sierpniu 2001 roku. W marcu 2005 roku Boškoski został przetransportowany do Hagi. Sąd uniewinnił polityka. Haradin Bala. Żołnierz, członek Armii Wyzwolenia Kosowa, popieranej przez NATO organizacji partyzanckiej walczącej ze Serbami na terenie Kosowa. Był strażnikiem w obozie jenieckim w Lapuszniku, gdzie armia więziła serbskich i albańskich więźniów. W przeciągu kilku lat Bala brutalnie zamordował tam 9 więźniów, a pozostałych traktował z nieludzkim okrucieństwem. Dla wielu Albańczyków był bohaterem narodowym. Został skazany przez Trybunał w Hadze na 13 lat więzienia za zbrodnie na Serbach. Milan Martić. Serbski polityk, zbrodniarz wojenny, przywódca chorwackich Serbów skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości, prezydent samozwańczej Republiki Serbskiej Krajiny w latach 1994-1995, odpowiedzialny za eksterminację nieserbskiej ludności w czasie wojny w Chorwacji i dokonanie ataku rakietowego na Zagrzeb w maju 1995 roku. 15 maja 2002 roku został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii w Hadze. Jego proces rozpoczął się w 2005 roku i zakończył w 2007. Został skazany na 35 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Milan Babić. Przywódca Serbów chorwackich, prezydent Republiki Serbskiej Krajiny skazany za zbrodnie przeciw ludzkości, stanął przed Międzynarodowym Trybunałem do spraw byłej Jugosławii w Hadze. Podjął współpracę z prokuraturą, dzięki czemu odstąpiono od części stawianych mu zarzutów. Ostatecznie został uznany za winnego zbrodni przeciw ludzkości, prześladowania ludności nieserbskiej w krainie, w tym morderstw, i skazany w czerwcu 2004 roku na 13 lat więzienia. Karę odbywał za granicą, biorąc udział jako świadek w procesie innego wysokiego przedstawiciela Serbów chorwackich Milana Marticia. W marcu 2006 roku popełnił samobójstwo, wieszając się w celi. Slobodan Praljak. Chorwacki inżynier, reżyser filmowy i teatralny, biznesmen, pisarz, zbrodniarz wojenny i emerytowany generał chorwackiej armii i Chorwackiej Rady Obrony oraz Armii Chorwackiej w Republice Herceg-Bośni. W 2013 roku Praljak znalazł się wśród 6 bośniackich Chorwatów skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii za zbrodnie wojenne podczas wojny chorwacko-bośniackiej. Został skazany na 20 lat więzienia. W 2017 roku złożył apelację od wyroku. 29 listopada 2017 roku Praljak po wysłuchaniu wyroku w sprawie winy wypił roztwór cyjanku potasu i wkrótce potem zmarł. Radislav Krstić. bośniacki żołnierz narodowości serbskiej, uczestnik wojny w Bośni i Hercegowinie, generał w Armii Republiki Serbskiej. W 2001 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go na 46 lat więzienia, m.in. za zbrodnię ludobójstwa. W drugiej instancji wyrok zmniejszono do 35 lat. W 2014 roku rozpoczął odbywanie kary w Polsce jako pierwszy zbrodniarz wojenny od śmierci Ericha Kocha. Krstić 20 marca 2014 roku został przewieziony do aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Tam przebywa do dziś. Slobodan Milošević, jugosłowiański i serbski przywódca polityczny, prezydent Socjalistycznej Republiki Serbii w ramach Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii i prezydent Serbii w ramach Federalnej Republiki Jugosławii w latach 89-97. Wiem, brzmi to dość chaotycznie, ale jak obejrzycie filmy na historii, to być może zrozumiecie, o co w tym chodzi. 1 kwietnia 2001 roku został aresztowany w Belgradzie przez serbską policję pod zarzutem nadużycia władzy i korupcji, a następnie 28 czerwca 2001 roku przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii w Hadze, który oskarżył go o wywołanie konfliktów wojennych w Kosowie, Chorwacji i Bośni. Łącznie postawiono mu 66 zarzutów. W czasie rozpatrywania sprawy Trybunał uznał, że nie ma wystarczających dowodów, które potwierdzają część zarzutów. 11 marca 2006 roku zmarł w chadzkim więzieniu. Oficjalną przyczyną jego śmierci podano przez lekarzy był atak serca. Na skutek śmierci Miloševića proces przeciwko niemu przed Trybunałem został umorzony. Radovan Karadžić, polityk Republiki Serbskiej, były prezydent Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny, lekarz psychiatra, poeta, zbrodniarz wojenny. W 1989 roku był jednym ze współtwórców Serbskiej Partii Demokratycznej w Bośni i Hercegowinie. Został przywódcą partii, a po ogłoszeniu niepodległości Serbskiej Republiki Bośni i Hercegowiny prezydentem państwa. Bezwzględnie dążył do utrwalenia władzy serbskiej na terenie republiki, współpracując z generałem Ratko Mladiciem oraz Slobodanem Miloševićem. Oskarżony o zbrodnię ludobójstwa ustąpił oficjalnie z funkcji prezydenta w 1996 roku i już rok później był poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Akt oskarżenia obejmował ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, naruszenie praw i obyczajów wojny oraz naruszenie konwencji genewskich. Dotyczy to m.in. głośnej masakry Bośniaków w Srebrenicy w 1995 roku. 18 lipca 2008 roku został aresztowany w podmiejskim autobusie w Belgradzie. 24 marca 2016 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii uznał Karadžića winnym zbrodni przeciwko ludzkości i skazał go na 40 lat pozbawienia wolności. W 2019 roku Izba Odwoławcza tego sądu odrzuciła apelację i zmieniła poprzedni wyrok na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ratko Mladić, serbski generał, dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej, które brały udział w działaniach wojennych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-95. Mladić był ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze. Uznawany jest za odpowiedzialnego za oblężenie Sarajewa i masakrę w Srebrenicy. Rząd Stanów Zjednoczonych oferował $5 milionów za informację o serbskim zbrodniarzu, zaś Serbia była gotowa zapłacić $10 milionów za wskazanie miejsca pobytu Mladicia. Ratko Mladić został aresztowany 26 maja 2011 roku, a 22 listopada 2017 roku skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie, tak jak wspomniałem wcześniej, znajduje się cała seria poświęcona Jugosławii. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek, są 3 odcinki, docelowo jest 5, kolejne 2 już powstają. Także mam nadzieję, że lada moment się pojawią. Ponadto zapraszam Was na grupę na Facebooku Światowej Historii na osi czasu. Linki znajdziecie pod filmami na Światowej Historii. Ponadto zapraszam Was na mój drugi kanał z ciekawostkami, a to ciekawe, gdzie wraz z koleżanką poruszyliśmy temat płonących lasów Australii. Trzymajcie się, cześć!